Hej, Kicia. Gdzie masz mała? Dobra, no nie są na ogródku, się bawią. Widać, moi drodzy, jest mager. Dzisiaj jest odcinek z likwidacji bazy. Zanim obejrzycie ten film, subskrybujcie kanał, na dole macie czerwony przycisk. Kliknijcie go koniecznie, żeby stał się szary. Dzisiaj jest czwartek, ale odcinek nagrywam na zapas, bo wiem, że na pewno w piątek też mam trochę odcinku do nagrania, a w czwartek nie dostaję, do ten czwartek, który tak nagrał, nie dostaliście filmu z naszej serii, dlatego że jest czwartek i procesja, także no z procesji też coś na pewno nagram. I w ogóle, a zapraszam was do odcinka likwidacji bazy, bo troszkę bo baza została już oficjalnie zlikwidowana i no zaczynamy ostatni odcinek bazy, nie wiem jak to powiedzieć. Mam ogólnie jeszcze 12 minut na nagrywki albo nawet 10 minut na nagrywki, więc muszę się trochę pospieszyć, bo idę też na procesję i chciałem tę procesję też na słoneczną serię nagrać, a tym więc zapraszam was do odcinka. Dobra, po bazie tak jakby, a jesteśmy w miejscu bazy, gdzie tędy była ścieżka, tu były dwa rowki i wiele innych rzeczy, ale no niestety baza została zlikwidowana z powodów, no niestety dzików. No niestety panoszą się. I jedyną taką ścieżką, która najbardziej się zachowała, moim zdaniem jest ta ścieżka, która, no tutaj już może nie, bo tutaj jest też mu, nie chciałem się tego już zakopywać, bo oczywiście wojna z sąsiadami, no niestety sąsiedzi wygrali wojnę i niestety, no, baza została zlikwidowana. Ale zobaczcie sobie, tu ścieżka to najbardziej myślę, że się zachowała. Może nawet jak przyjadą kuzyni, będziemy sobie tutaj przychodzić i powspominać też jak to fajnie było, jak tutaj też nagrywałem filmy dla was z bazy też. Był wielki powrót bazy, odcinek 7, część pierwsza, miałby część druga i część trzecia, ale no niestety, no jak to ze mną bywa, nic nie robię. Pamiętam jak tu robiłem i tu było pełno trawska, to wszystko przekopywałem. I oficjalnie no tutaj powinno być ścieżka. Przekopałem nawet większy teren, bo tutaj jest dziura. Tu też była dziura, to można zobaczyć. Tu nawet zobaczcie sobie jak, bo to też przekopywałem wszystko. I tak naprawdę po bazie nie zostało nic. Została tylko ta ścieżka. Zobaczcie sobie też, że tu był rów. I też ten cały okop tutaj co był. On ci ciągnął mniej więcej, no zobaczcie, cała ścieżka co była w tym miejscu została zryta, w ogóle jej nie ma. A tu był rów i to wszystko zostało też wygrabione, możecie sobie spojrzeć już po tym nawet. Rów co był tutaj, no to też został tak zasypany, to wszystko tutaj zostało już zasypane. Ścieżka w ogóle została zasypana tym piachem. Zostały tutaj wejścia i zostało jeszcze tutaj wejście odboczne od sąsiadów, bo też baza miała się zbudowana i niestety nie. To jest też taka pamiątka po tym starym wielkim rowie, który mogliście zobaczyć na pierwszym odcinku z bazy, pierwsza obrona. Małe poprawki też były i potem właśnie był film o bazy, dziś nie ma, bo no zaorane to było i rów zaorany też tamta. Pokrywka od bazy mogę później wam pokazać. Właśnie tutaj też kopałem. Też były dwa odcinki z tego nagrywałem, jednocześnie przyznam się, że jak był mróz dał nam znać, to też chciałem trochę wykopać i was oszukać, no ale niestety nie udało mi się. Tu po prostu nie było nic, tu wszystkie było krzewy, nawet była wycinka lasu i odkrycie sadu, no bo tu kiedyś był też sad oczywiście, no ale moim zdaniem zobaczcie sobie jak to wszystko mniej więcej zostało w miarę przeze mnie zrobione. Sąsiedzi niestety no wygrali, ja przegrałem i oto tego skutki. Niestety no baza, jak możecie sobie zobaczyć, mniej więcej wszystko jest skopane. W następnym roku będę chciał zrobić więcej skopy, nie? Ale najbardziej chyba pamiętliwa została ta baza, zobaczcie. Tu zostało najwięcej chyba rzeczy, te dołki. Moim zdaniem najbardziej też zostały. Ten dołek będzie pamiętliwy o
Czyli ten dołek będzie pamiętliwy jako... jako baza 2, a nie tak jak tu była baza na 100%. I tam też jest dziura, która też została przeze mnie kiedyś wykopana. Ale ja nie pamiętam w ogóle gdzie, chyba 3 lata temu ją może kopałem i tego czasu się nie zmieniła. Szkoda, no szkoda, bo baza została zlikwidowana, firma 5,32 sekundy. Zobaczcie sobie, wszystko zostało mniej więcej. Nawet rów, który tutaj jest, został zasypany, pamiętam jak tam też zasypywałem kawałek tego rowu. Pamiętam też, a jak tutaj chodziłem. No tutaj możecie sobie zobaczyć już zmiany, bo tutaj jest ścieżka, a w tym miejscu był okop. W tym miejscu był okop i tu było wszystko mniej więcej tak jak miało być. Czyli tak na dobrą sprawę. Czyli tak na dobrą sprawę rów. I teraz baza przysługuje tutaj dziką, bo dziki targną się do tego miejsca i my możemy je też wystraszyć. I małe kotki wróciły. Dwa małe kotki wróciły. Nie mówiłem o tego wcześniej, ale tylko dwa małe kotki wróciły. Ogólnie na temat kotków to miała powstać seria, było 11 kotów. Teraz jest około 4, bo niestety te kotki Tośki, no Tośka, nie Tośka, miała 3 koty, ale i zdechły. I jeszcze wczoraj chyba była sytuacja taka, że starucha, pamiętacie ją, to też no 4 kotki się zgubiły, ale 2 powróciły. I też wczoraj była taka sytuacja, że wyszła do garażu na 2 minuty i wyszła z... w gębie miała mysz, także naprawdę no to było dosyć ciekawe. I tak naprawdę na dobrą sprawę też nie będę się oszukiwał, po prostu no baza została zryta i to koniec tego filmu. To jest taki krótki film o przypomnieniu po prostu o bazie, likwidacja bazy została zakończona. Ja bym się bardziej mógł rozgadać na tego temat bazy, bo tak naprawdę nic nie zostało, może oprócz tego stanowiska i może kawałek stanowiska drugiego. Ale tam tej ścieżki, no po prostu tutaj się chyba zostały tylko 2 ścieżki, pamiętam. Była 3. A niestety, jak pamiętacie, to tu była jedna taki zawijas, który też został przekopany przeze mnie. I tu była ścieżka. Ta ścieżka została skopana. Tą oryginalnie zostawię może w późniejszych czasach. Za 2, może za rok, jak już nie będzie tych dzików, tą ścieżkę wyremontuję. Ale no baza została zlikwidowana i raczej już nie. Może, powiedziałem, może na 5000 subów powrócimy do bazy. Ale obecnie mamy 42 albo 41 subskrypcji, także naprawdę musimy patrzeć na to subskrypcji. Tak, no, czekamy na kolejny odcinek bazy. Przypominam, że niedługo będzie takie małe wyjaśnienia. Będą wyjaśnienia, bo mówiłem o serii na słonecznym asfalcie, na polskim asfalcie, tam w ogóle. I te wszystkie serie trzeba sobie uporządkować. Także to też będzie na pewno odcinek. W poniedziałek będzie odcinek wyjaśnienia. Także no możecie się z tego naprawdę spodziewać, bo zapowiadam różne serie. Jak na przykład coś o Need for Speedzie, coś też o gamingu będzie, bo też będą 3 godziny live. No niestety nie dobiliście tyle subów. I live dopiero będzie 5-godzinny, najprawdopodobniej pod koniec czerwca. Albo i dłużej. I też możecie zauważyć pewne zmiany. Znowu jestem trochę wyższy. Także naprawdę nagrywanie telefonem mnie nudzi. I staram się zakupić nową kamerę. Ale to na tyle w tym filmie. Żegnamy się. O, machamy, żegnamy się oficjalnie z bazą. Proszę bardzo, pomachaliśmy. Ja teraz muszę spieprzeć na procesję, bo katolik musi mieć obowiązek spieprzeć na jebaną procesję, na którą bym osobiście nie chciał iść, no ale jak muszę, to muszę. No tylko idę na procesję, nie na całą mszę na szczęście. Żegnamy się z bazą. To koniec tego filmu, subskrybujcie kanał, na dole macie czerwony przycisk, kliknijcie go koniecznie. No, a może się też pojawią jakieś odcinki z dzików, bo też dziki przychodzą. Także lato będziemy mieli też pełne roboty i zapraszam na odcinek wyjaśnienia w sobotę, w poniedziałek oraz na kolejny odcinek ogrodu. Cześć!